Cześć, Gosia Piasecka w Room TV Rajdowo News. Minionły tydzień jak zwykle nie zawiódł nas ilością rajdów w kraju oraz na świecie. Zaczynamy od imprezy odbytej u naszych sąsiadów w północnych Czechach, a mianowicie 42. rajd Bohemia, zaliczany do czwartej rundy Mistrzostw Czech, gdzie dla zawodników czekały trudne odcinki specjalne i atrakcja dla kibiców, czyli równoległy wyścig na autodromie z żużlowym w Sosnowej. Do imprezy zgłosiło się ponad 60 załóg. W rajdzie startowała znana nam już załoga, a mianowicie bracia Szeja, startujący w Subaru Impreza, którzy do domu wrócili ze srebrnymi pucharami. Panowie stanęli na drugim podium w klasie trzeciej, a w klasyfikacji generalnej byli na 14. miejscu. Serdecznie gratulujemy. A ostatecznie rajd wygrała załoga Jan Kopecki i Paweł Dressel w Skodzie Fabii R5. Na drugim miejscu była załoga Wacław Pech i Petr Uchel w Mini John Cooper, a trzecie miejsce należało do Stepana Wojtech i Michała Ernesta w Peugeotie 206 WRC. 11 i 12 lipca na Litwie na torze w Wilku odbyła się czwarta runda Rallycross Cup. Co ciekawe, zgłosiło się ponad 100 aut do zawodów. To za sprawą połączenia kilku cyklów, w tym i Rallycross Cup. W jeden weekend zobaczyliśmy polską serię, European Rallycross Challenge, Mistrzostwa Europy oraz Cross Karty. Część zawodników startuje w kilku seriach, ale to nie zmienia faktu, że łącznie zobaczyliśmy ponad 100 maszyn. Dla Polaków była to czwarta runda Rallycross Cup. Po tych zawodach czeka nas mała przerwa wakacyjna na odpoczynek i regenerację pojazdów. Zawodnicy wracają pod koniec września i na początku października i będą brali udział w dwóch intensywnych podwójnych rundach na torze w Toruniu. A co podczas tej rundy? W wynikach polskich klas wliczanych do punktacji Rallycross Cup 2015 w klasyfikacji generalnej w klasie Super Nationals wygrał Donata Skrauska z Volkswagenie Golfie, zanim na drugim miejscu uplasował się Alan Wiśniewski w Citroenie Saxo, a trzeci był Robert Górniak w Renault Clio. Natomiast w klasyfikacji generalnej w klasie Supercars na pierwszym miejscu podjął stanął Kęstutis Gyllers w Subaru Impreza, na drugim miejscu był Mateusz Ludwiczak w Fordzie Focusie, a trzecie miejsce należało do Macieja Palczewskiego w Subaru Impreza. W dniach 10-11 lipca odbyła się impreza pod nazwą 36. Rajd Polskie Safari, zaliczana do rajdowych mistrzostw Polski samochodów terenowych i nie tylko. Co ciekawe, rajdy terenowe w okolicach stolicy są jak najbardziej możliwe. Piątkowy prolog odbył się pod Centrum Olimpijski. Sobotnie odcinki były rozgrywane na obrzeżach Warszawy na poligonie obok Rembertowa, zaś uroczyste zakończenie w samym centrum stolicy, czyli pod Pałacem Kultury i Nauki. Do imprezy zgłosiło się ponad 80 załóg w różnych klasach. Na załogi rywalizujące w Pucharze Polski w rajdach Baja oraz rajdowym Pucharze Polski samochodów terenowych czekało łącznie ponad 104 km ścigania. Nieco dłuższą trasę przewidziano dla ekip z rajdowych mistrzostw Polski samochodów terenowych, ponad 120 km. W klasyfikacji generalnej w RMPST wygrała załoga Marcin Łukaszewski i Magdalena Duchanik-Persson w BMW GPR seria pierwsza. Drudzy byli Piotr Białkowski i Bartosz Mamot w H3 Evo 3. A trzecie miejsce należało do załogi Piotra Gadomskiego i Tomasza Widery w Toyocie Land Cruiser J9. Natomiast w klasie rajdowego Pucharu Polski samochodów terenowych w klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce wywalczyła załoga Jacek Soboń i Mariusz Bobrowski w Suzuki Vitara. Za nimi na drugim miejscu stanęła załoga Daniel Kania i Artur Gierczyński w Isuzu Tropper. A trzecie miejsce należało do załogi Maciek Mankowski i Magdaleny Wruszczak w Mitsubishi Pajero. Poprzedni weekend jak zwykle działo się pod stolicą na rallycrossowym torze w Słomczynie. W sobotę 11 lipca odbyła się przedostatnia czwarta runda Pucharu Toru Słomczyn. Do imprezy zgłosiło się ponad 30 załóg. Jak zwykle dla zawodników czekały próby zlokalizowane na terenie giełdy oraz tor rallycrossowy. W klasyfikacji generalnej wygrała załoga Dariusz Chodzyński i Marzena Brosowska w Subaru Impreza. Na drugim miejscu uplasowała się załoga Dariusz Freliś i Marta Mycygiewicz także w Subaru Impreza. A na trzecim miejscu znalazł się Piotr Majchrzak w Audi 80. W niedzielę natomiast odbyła się już szósta runda Pucharu Polski Junior Buggy National. Do imprezy zgłosiło się ponad 15 kierowców. W klasie Junior Buggy pierwsze miejsce należało do Michała Mitrockiego, drugi był Ikol Sokulski, a trzeci Artur Kołaciński. Natomiast w klasie National pierwsze miejsce zajął Krzysztof Mencel, drugi był Łukasz Kulesza, a trzecie miejsce należało do Mateusza Siłakowskiego. To już wszystko w tym odcinku. Słyszymy się za tydzień, gdzie m.in. opowiem o zbliżającym się rajdzie Estonii i polskich załogach biorących udział w imprezie. Cześć!